Witam was, ja jestem JJ Joker, a to jest pierwszy odcinek mojej nowej, nie do końca trochę tak jakby serii Let's Play, właśnie to przygody z Minecraft. Dlaczego teraz to będzie single player? Bo to będzie single player. Dlaczego nagle pojawia się w nowym świecie? Sami sobie możecie znaleźć wytłumaczenie. Był krótki zwiastun i każdy z was może mieć swoją własną teorię, dlaczego pojawiłem się teraz w nowym świecie oraz dlaczego zaczynam wszystko od zera. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy grę i w trakcie tego odcinka wytłumaczę wam, jak będzie wyglądała ta seria. I mam nadzieję, że wam się spodoba. Tak jest, tak więc zaczynamy. Single player, nowy świat. Niech będzie, no. Nowa przygoda. Tutaj zostawiamy chyba wszystko w podstawowych opcjach. Ej, startujemy. I jesteśmy. Dobra. O, akurat jakoś tak pusto chyba się wydaje. Dobra. Ja o tej wersji wiem naprawdę niewiele. Nie wiem do końca, jak działa system jedzenia. Wiem, że je można teraz sprintować. Wiem, że jest teraz doświadczenie. I to by praktycznie było na tyle. Dawno nie grałem w Minecrafta tak normalnie na single player. Dlatego te odcinki pierwsze będą tak naprawdę odcinkami totalnie robionymi specjalnie. Na ślepo, specjalnie robię odcinki na ślepo, ponieważ chcę, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać, kiedy człowiek, który już grał jakiś czas temu, w miarę dużo, nagle zaczyna grę i czuje się ponownie zagubiony, jak wiecie, jak dziecko w Nowym Jorku i tak dalej. Dlatego ja teraz jeszcze nie wiem nic, co jest w tej wersji i tak dalej i nie piszcie mi o tym. Kiedy już się rozkręcę jakby z serią, wow, to wtedy będę poczytam ogólnie całą wiki Minecraftową i będę wiedział prawie wszystko. Dobra, zgadnijcie, co będzie w pierwszych odcinkach. Poszukiwanie miejsca na bazę. Oh yeah, to co ja uwielbiam, a wy tak nienawidziliście. Co ja się krzątałem po świecie i tak naprawdę nic nie zrobiłem. Ha ha ha. Omijał żelazo w 7 minucie, tutaj ominąłem, tak, dokładnie. Ominąłem właściwie, powinienem powiedzieć. Tak będę was tym męczyć. Mam nadzieję, że Minecraft mnie nie skraszuje, ponieważ ostro z nim walczyłem. Naprawdę ma teraz, ta wersja ma duże predyspozycje do crashowania z tego, co czytałem. Lekko jest, jeżeli zauważycie, jest lekko rozjaśniony kontrast specjalnie w opcjach Minecrafta, ponieważ kiedy będę chodził po jaskiniach, nie chce mi się robić tego potem manualnie w programie do montowania moim. Dobra, pierwsze wrażenia. Kurde, czemu jest tyle tych drzew? Nie mam jak stąd wyjść. Ta góra jest duża, ale nie jest epicka. Szukamy czegoś epickiego. Jakie mam wymagania co do mojego miejsca na bazę? Wiadomo, musi być woda. Musi być jakaś zajebista góra. I tyle. Co jeszcze będzie w tej serii? Będzie na pewno dużo, bardzo dużo łamania czwartej ściany, jak teraz słyszycie. Mówię do was. A więc tutaj fabuły. Nie wiem, czy będzie fabuła. Może zrobię jakieś takie śmieszne motywy fabularne, ale nic nie wiadomo. Jak na razie totalnie czwarta ściana jest zniszczona mury runą. Runą mury i tak dalej, i tak dalej. No dobra. O kurde, nie dobra. Chyba przeliczyłem swoje możliwości. Ja tam już widziałem szkieleta, my się wycofujemy. Pokonamy go następnym razem. Zbieramy grzybki. Węgiel. Nie odpuszczę takiej okazji. Dajcie mi chwilkę. Szybka budowa. Jej, benchmarking. Badylki. Zastanawiam się, czy nie zacząć używać może jakiegoś soundtracku. Time to mine! Craft. Jakiś, nie wiem, znaleźć, wiadomo, tak zwane Creative Commons, których mogłem używać bez problemu, ale nad tym się jeszcze zastanowię. Jak widzicie, nie ma teraz tak samo już żadnego texture packa. Uznałem, że pogramy na czystej wersji. O, pajączek.
Pajączku, będziesz mnie atakował przez jest dzień, prawda? O cholera, jasne, ten pająk szarżuje. Spadam. Czemu Minecraft stał się taki brutalny teraz, kurde? Wow. Fuck. Czekajcie, miałem taką misję, że chciałem iść. W poprzedniej serii podróżowaliśmy na zachód, tym razem będziemy podróżować na wschód. Wiem, że sprintuję i przez to zużywa mi się jedzonko, ale no, sorry. Sorry, Batory, no tak to będzie już. Nie wiem, jaki będzie ten długi odcinek. Bardzo możliwe, że ten odcinek będzie dłuższy. Kolejny będę robił może nieco krótsze i tak dalej. No nie, tak naprawdę to będzie seria, którą będę robił tak na bardzo podobnym stylu jak pierwszy sezon, a więc mocno na luzie. Powiedzmy, to będzie bardziej niż taka typowa seria Let's Play. Bardziej to będzie razem przeżywanie moich przygód w Minecrafcie. I jakieś tam może jeszcze dodatki, bonusy, które wymyślę w trakcie już tworzenia samej serii. O, drzewo świerkowe, znaczy drzewo świerkowe, las świerkowy. Właściwie las iglasty, bym tak może bardziej powiedział. No. Okej. Okay. Oh fuck. Tam jest wschód. Jak na razie nie spotkałem żadnego epickiego miejsca. Przez to, jakie znalazł sobie miejsce Dudul, to teraz mnie nosi, bo on znalazł sobie naprawdę zajebistą miejscóweczkę i chce mieć lepszą niż on, ale pewnie mi się nie uda. Tak więc już w pierwszym odcinku wyruszymy w podróż łodzią. Na szczęście można teraz zmieniać łatwo swój punkt spawnu, czego ja nie zrobię na sam początek. Od razu was ostrzegam, żebyście nie pisali mi, że przecież możesz sobie zmienić teraz już respawn. Nie będę robił łóżka, nie robimy, nie przepraszam, nie będę robił łóżka w pierwszych odcinkach, a to dlatego, że chcę poczuć tą oldschoolową taką właśnie, wiecie, przymus, żeby przeżyć noc, a nie, że tworzę łóżko i noc się skończyła. To dla mnie jest zbyt łatwa opcja i tam widzę chyba dynię w oddali. Czy ja widzę? Tak, mamy dynię. Dynię zabieramy, dynię się przydadzą. Tam widzę muchomora, nie wiem, czy warto robić sobie zupę grzybową, czy nie. Znowu jakiś odlot będę miał, faza mnie jakoś chwyci. Czy kurczaki dają mięso teraz? Bo wiem, że krówki teraz dają mięso. No chodź tu. O, dają mięsko, nice. Yeah. Dobra. Co mi jeszcze teraz podoba mi się w tej nowej wersji? Znaczy, nie tyle mi się podoba, co dodaje do nieco realizmu. Że te zwierzęta naprawdę zaczynają spierniczać, jak je zaatakujecie. Kiedyś to było tak krowa. Mu! Mu! Nie bij mnie! Mu! A teraz... Mu! Bijesz mnie! Uciekam! Teraz tak to właśnie wygląda. Nom 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 nom. Jedzonko. Dobra, dlatego owiec nie rusz. O, i teraz jest o wiele więcej kałamarnic chyba. Super. O, latające kawałki ziemi. Dobrze, że jednak nie wszystko jest teraz realistyczne. Prosiaki. Owce. No zobaczymy. Zmierzamy dalej na wschód, a tam już zachód się szykuje nam powoli. Pierwszą noc przeżyję w dziurze, bo tak robili to właśnie traperzy oldschoolowi z wersji 1.2 alfa. Łóżka, nie, mi się wydaje, że mogliby jakoś jeszcze bardziej utrudnić tworzenie łóżek, że na przykład z owiec nigdy nie wypada wełna, chyba że użyjemy właśnie nożyc. To wtedy znaczy, że ktoś już trochę pograł, żeby zdobyć nożyce, to jednak trzeba nieco się nieco już w tej grze czasu spędzić. Tak to jest chyba zbyt łatwo teraz po prostu. O, cholera jasna, pustynia. Pustynie mi w ogóle nie pasują. Nie chcę bajomu z pustynią, chcę mieć bajom, gdzie będzie jakaś ta... jakaś może dżungla, najlepiej góry muszą być, tak, i dużo kopalni, bo... Chociaż teraz w tej wersji chyba jest masa też tak naprawdę surowców. Jak już mówiłem, w ogóle nie pilnuję, ile już nagrywam, dlatego skończę nagrywać ten odcinek, kiedy uznam, że kończymy. Nie chcę spać na pustyni. O cholera jasna.
Ukazał mi się las kaktusów moim oczom. Ciupi! Dzięki temu, że mam już teraz powiedzmy nowy mikrofon, to w tej serii nie będzie tego nieprzyjemnego takiego piszczenia. Uuu, widzę górę. Bo w poprzednich seriach wiem, że było taki jakby dźwięk taki... Lawa na powierzchni! Fuck yeah! To mi się przyda, kurde. Owce... Laos... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie no, nie mogę zostać w miejscu tylko dlatego, że jest tu... No i nie ma morza, kurde. Znaczy nie musi być morze, musi być po prostu bardzo duży zbiornik wodny. Wiecie, że ja lubię mieć takie coś, lubię po prostu widoki takie. O cholera jasna. O w mordę kopany. Sporo tych drzewek. Ale teraz ten świat naprawdę wydaje się o wiele bardziej zaludniony. Jest! Grzyb na drzewie. Haha, zabieramy hubę. Huba. Robi się ciemno, czy mi się wydaje? Robi się ciemno. Fuck. Dobrze, że mam te trzy kawałki węgla, będę mógł zrobić... O, tu jest jakaś jaskinia mała chyba. O cholera, chyba ona nie jest zbyt taka mała. No tak, oczywiście. Ale jeszcze węgiel. Węgiel. Teraz jak się robi ciemno, jest tak ładniej chyba mi się wydaje. Teraz robi się tak ciemno, tak... Tak niebiesko się robi. Jeszcze tylko troszkę węgla. Niedużo. Dobra, spadamy stąd. Czy ja widziałem twarz Creepera tam gdzieś? Zaczynam panikować. Poważnie, ludzie zaczynam... Chryste, gdzie ja jestem? Jakaś... To jest opuszczona kopalnia, czy co? Tak, to jest świetne miejsce na noc. Nie mogłem sobie lepiej tego wymarzyć. I będziemy tu czatować. Cyk, cyk. O, teraz chyba więcej węgla wypada z tych poszczególnych. O kurde, trochę z żarciem kiepsko. Mam nadzieję, że z głodu nie umrę. Jest tu jakiś kurczaczek? Ale ładnie teraz noc wygląda. O ja, podoba mi się. Takie niebieskie światło daje księżyc. Boska. Czekajcie, przygotuję sobie dwa koble, jakby co, to tylko tutaj wbiegnę i się zakopię. A jak na razie, to chcę znaleźć kurczaczka jednego, żeby coś zjeść. Wiem, że jest jakiś nowy przeciwnik. Enderman. Ale nie wiem, czy Enderman on się nazywa. Nie wiem dokładnie. Wiem tylko, że jest czarny. Bez rasizmu, proszę, ale jest cały czarny. I mam nadzieję, że nie spotkam go jeszcze, bo się trochę cykam. Kurde, nie ma mięsa owczego jeszcze dodanego do gry, a ja tutaj głodny jestem. O, shit, zombie. Fuck. No bez żadnego kurczaka. No chociażby krowę dajcie. No wszędzie owce. Cholerne owce, no co jest? Ja tu z głodu niedługo umrę, naprawdę. Jest, są kurczaki. Aha. Kurczaki. O, kill offem szybciej padają. Super. Się przyda kill off do czegoś. Dobra. Jeszcze tylko te dwa i spadamy do domu. Super. O! Właśnie ty też jeszcze chodź. Jeszcze tylko ty. Nice. I teraz do domu. Jeszcze dwa klocki dirtu sobie. O fuck creeper.
shit. O, oh, fuck, creeper. O, oh, nie! Shit. Zaskoczenie mnie zaatakowali. Cholera jasna, kolejny. Wchodzimy do naszej hacjendy. O cholera jasna. Tak, widzę go. Hello? Jak się masz? Proszę nie bij. O morne. Dzień dobry, jestem nowy w okolicy. O fuck, boję się. Dobra, szamamy. A jak mogę sobie życie odnowić? To nie jest tak, że życie mi się odnawia, kiedy mam jakąś tam ilość jedzenia we krwi jakby? Chyba, nie jestem pewny. Jeszcze nie jestem pewny, jak mówiłem wam, nie wiem jeszcze za dużo o tej wersji. Tak więc możecie mi wybaczyć. Mi się wydaje, że to światło robi się tak jakby coraz bardziej żółte. Jak tu schodzę, patrzcie. Uuu, ładnie, tak. To światło robi się zamiast po prostu coraz ciemniejsze, to się takie robi lekko coraz bardziej wyblakłe. Bardzo ładny efekt, muszę przyznać. Ale chyba będę musiał zrobić naprawdę łóżko, jak już będzie kolejny dzień. Bo te dwa serduszka wyglądają nieco niebezpiecznie. Uuu, shit, nigga. Nasz znajomy dalej stoi? Nie ma. Uf! Niech nikt się nie rusza. Wiecie, co jest najgorsze, że creepery nie umierają, kiedy jest światło. O, w mordę. Będziemy musieli sobie znaleźć inne wyjście najprawdopodobniej z tej jaskini. O tak, ja bardzo lubię przygody, jak widzicie, przygody się mnie naprawdę trzymają. Fuck, już się boję. Nie chcę zginąć w pierwszym odcinku, trochę porażka. Na miłość boską. Dobra. Słyszę już szkielety i zombiaki. Dobra. Tym będę jakby co sobie budował. Kobla, kobla. Zobaczmy, czy może znajdę jakieś żelazo albo węgiel, cokolwiek. 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 Chyba nie. Tą stronę. Lipa. Kurde. Myślałem, że tym razem w tych wersjach jest o wiele więcej rzeczy. O Boże. O, ziemia. Będzie wyjście awaryjne? Bo tamto wyjście będę musiał chyba sobie odpuścić. Niestety tamto wyjście przejął nasz kolega Creeper. O, mamy wyjście awaryjne chyba. Owieczki. Okej, okay. Owieczki. Spoko. Tędy żaden potworek nie wejdzie, co najwyżej creeper wpadnie i znowu będę musiał znaleźć inne wyjście, ale jest okej. Okay. Tak więc na jutro mamy już drogę ewakuacji. Tam nawet nie mam zamiaru podchodzić. Jesus. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. No, chyba nic za bardzo, nic. A zobaczmy, co jest w dół. To nie w tą stronę, tylko w tą będziemy teraz kopali w dół. O. O, o. Fuck. Chciałem znaleźć coś, ale to jest trochę za dużo chyba jak na moje aktualne zdrowie. Widzę żelazo.
Widzę żelazo, okej. Spokojnie, jak na wojnie. Nic złego mi się nie stanie. Nie zginę. Rozejrzyjmy się, okej. Niech nikt nie wykonuje gwałtownych ruchów. Ja tu jestem tylko po żelazo. Zabieram żelazo i zaraz sobie pójdę. Okej. Trochę jeszcze węgla jest. Shit. Spokojnie. Jutro z rana pierwsza rzecz, którą zrobię, to będzie złożenie sobie łóżka, żebym mógł się wyleczyć. Tu jeszcze jest żelaza trochę. Wiem, że tam jest węgiel. Ale na razie wolę zebrać żelazo. Okej. Okay. Wiem, że to dziwne, że aż tak się boję, ale po prostu nie chcę zginąć w tym odcinku jeszcze, bo to będzie trochę lipa. Nigdy nie kopcie nad sobą, pamiętajcie. Spojrzeć w obydwie strony, czy nie ma jakiegoś creep... O! Słoneczko wschodzi. Jest! Jest! Dobra. Super. To jest jeszcze trochę węgla... Dobra, jeszcze tylko jeden klocek węgla i spadamy. O, dwa. To trzy. Okej. Okay. Starczy. I spadamy stąd. Shit, słyszę pająka. Zabiję go kilofem jakby co? Może być lipa. O! 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 O shit! O shit! Co jest? Co jest? Nie możesz wejść, co? Cwaniaku? Haha! Oh yeah! Poczuj moc kilofu. Nie ma creeperów? Nie ma. Fuck. Dobra, sorry owieczki, nie chciałem wam tego robić. Ale niestety muszę. Jeszcze tylko ty. Akurat mi się kilo skończył, muszę cię zabić ręką. A, zatłukę cię! Dobra. Mam trzy wełny. Tam jest creeper, spadamy stąd. I idziemy w stronę wschodu. Iść, ciągle iść, w stronę słońca. Dum, dum, dum. Widzę creeper. O! Aha, to jest to zepsute mięsko, którego chyba nie wolno jeść. To jest z zombiaków zostaje. Ale te dwa creepery, jak mnie zaatakowały, to było naprawdę brutalne. Nie sądziłem, że ta gra może być aż tak podstępna. No dobra, wiedziałem, że ta gra może być tak podstępna. Ale i tak, żeby od razu na sam początek, wstydziliby się. Sporo bambusów spotykam. Wiecie co? Na wszelki wypadek biorę bambusy, bo potem się okaże, że w tym miejscu, gdzie ja się osiedliłem, to nie ma ani jednego. Nie, suwaj dupę. Dzięki. Kurczaki! Dobra, czas sobie zrobić mieczyk. Bo teraz, jak widzę, trzeba więcej rzeczy zabijać. I mieczyk to może być dobry pomysł. Haha! Dobra. Chodź tu. Nie mogę jej trafić. Dobra. Na łóżko już mam, tak więc na razie łóżka nie będę sobie robić, bo nie ma sensu. Zrobię, jak będę już miał iść w kimę. Ale jedną noc przeżyłem, o to chodzi. Tak się powinno, jak według mnie, zagrać, żeby po prostu jedną noc chociaż przeżyć. Uuu, ładne zielone tereny, podoba mi się ten bajom. Możliwe, że tutaj będzie też nieco
Gór więcej. Bo ja lubię górzyste tereny, naprawdę. Górzyste i przy morzu. Yeah. Pamiętacie, kiedy mówiłem, że atak z powietrza jest mocniejszy? Z tego co wiem, to w tej wersji atak z powietrza na serio jest mocniejszy. Tak więc, no jak słychać, Notch ogląda moje filmy, Herpa Derpa, na pewno oglądał, tak, to nie jest dlatego, że sam miał taki pomysł, to wszystko jest dzięki mnie. nie mogę, ale fajnie, fajnie, że akurat takie coś wprowadzili. No, nażremy się za wszelkie czasy. Chodź tu, chodź tu. Widzę górę. Chodź mnie zbadać. Ale najpierw... Nom, 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 nom. No jedz szybciej. No. Jeszcze troszkę. Do pełnego dojedziemy. Okej. O! I pełne jedzenie, widać, leczy nas. Co ileś tam sekund, chyba pół serduszka. Jak na razie dobrze zmierzamy, cały czas na wschód. Zobaczmy, czy ta góra będzie odpowiednia. Jest duża, ale to jest jedyny jej atut. Nie ma żadnych wodospadów, żadnych klifów. I nie ma wody. Fuck. Potencjalny zwycięzca. Coś tam się dzieje. Tam jest woda, z tego co widzę. Tak więc zmierzamy teraz tam. Oj, patrzcie, nawet nie będę musiał iść w kimę. Super. Ten odcinek pewnie już trwa około 30 minut. Tak więc jeżeli was to męczy, wybaczcie mi, ale takie odcinki będą na początku. Sorry, ale taki jestem. Ja tak właśnie gram w Minecrafta. Mocno się wczuwam jakby w postać i wiecie, chcę się poczuć tak, jakbym ja ten domek budował dosłownie. Nie to, że postać w Minecrafcie, tylko że ja zbudowałem. Oh yeah. Dlatego musi być idealny. A przynajmniej zadowalający. A przynajmniej, żeby nie było wiejsko. Węgiel odpuszcza sobie na razie. Najpierw chcę znaleźć dobre miejsce i potem wokół tego miejsca będę szukać złóż wszelkiego rodzaju i wszelkiej maści. Okej, mamy... Okej, mam własne... tutaj jest własne jezierko. Kurde, pustynia! Nie chcę pustyni koło domu. Kurde, chociaż... Może mogę uznać, że to jest plaża. Teoretycznie. Zobaczmy, czy jest tam morze. No bo są wodospady. O! Jest jakaś tam ilość wody większa. Okej, zaczynam się powoli przekonywać. Dwie ładne góry. Wiecie, co to znaczy, że są dwie ładne góry blisko miejsca, gdzie ja chcę mieszkać? To oznacza kolejkę! Ładne wodospady. Tam mamy las, patrzcie. Las, plaża. Chociaż to morze jest takie kiepskie trochę. Do morza to będą kawałek drogi, ale wodę mamy jakby co. Woda będzie dostępna. Tu mam jakieś jeziorka wokół tej mojej góry teoretycznie. Podziemia, sekrety i tak dalej. Tutaj może być kolejna ekspansja w tej górze. O, patrzcie, jakaś rzeczka wpływa. Tutaj mógłbym port zrobić i bym wypływał sobie tą rzeczką gdzieś tam dalej. To miejsce zaczyna mi się podobać. Oczywiście, jeżeli dopiero zaczniemy budowę tej bazy tutaj, to wcale nie znaczy, że to będę musiał skończyć budowę, ponieważ wiecie, jak to bywa. Czasami się okaże, że czegoś nie ma i tak dalej, a znajdę w jakiejś podróży jeszcze lepsze miejsce. Nie, będę musiał tutaj jakby rzeczkę sam będę musiał chyba dobudować, bo tutaj jest tylko kawałeczek, ale i tak. Tam to wygląda troszkę dziwnie. Tam ten kawałeczek góry będę musiał przebudować. Bo mi się kojarzy. A nie chcę, żebym wracał do domu i mi się kojarzyło coś dziwnie. Tak więc z tamtego zrobię, nie wiem, jakieś poroże, coś. Ale to dopiero później. I ta góra byłaby moją ekspansją. Stamtąd tam. Zobaczmy. O, widzę, że chyba nie muszę mieć pełnego życia. Znaczy pełnego jedzonka, aby się regenerować. Bo zregenerowało mi się pół serduszka, które straciłem spadając. Ładne są te wodospady. Ta góra wygląda naprawdę fajnie.
tutaj są jaskinie w tej górze, super, jak tam się, jak tam by się skończyły, to my mielibyśmy tutaj, o, właśnie, wejdźmy na górę. Natomiast łatwiej chyba wejść niż tam, dlatego wejdziemy sobie tutaj. Słoneczko, słoneczko, nie zawiedź mnie teraz, nie, nie, fuck you, zamknij się, znaczy nie zamykaj się, tylko zostawaj, nie, nie zachodź, nie waż się zachodzić jeszcze. Bo jak cię pacnę w łeb. Oh, oh lord! Holy fucking shit! O, w mordę. O kurde. Myślicie, że zrobimy z tego wielki kompleks JJ-a? Trzy góry przejęte przeze mnie? Taki pomysł mi się podoba. Tylko nie wiem, którą górę rozpocząć sobie budowę, na której jest z tych gór. Oh fuck. Spoko. Coś się wymyśli. Dobra, tak więc tu skończymy ten odcinek tak naprawdę. Piękny zachód słońca. Ja zaraz się po prostu wkopię w dziurę i pójdę w kimę. Tak więc to jest koniec tego odcinka już. Ale ładny widok, patrzcie. Cudowne. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak będzie wyglądała większość odcinków tej serii, a więc ja gadający do was. Jak pierwszy sezon tak naprawdę, tylko że w wersji 1.8 beta i w górę, jakie będą kolejne jeszcze update'y i tak dalej. Dobra. Tak więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia w kolejnych naszych przygodach z Minecraft. Na razie ludziska. Cześć i czołem. Ja zakupuję się i idę dołem. Ha, 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 ha. To nie było śmieszne, wiem.